W roku 2020 mogliśmy usłyszeć kilka spektakularnych wypowiedzi polskich polityków. Jedni z nich mówili, że wstydzą się być Polakami. Inni mówili, że Polska to taki troszeczkę zaścianek Europy. To w sumie może nawet Europa nie jest. Jeszcze inni stwierdzili, że Polskę trzeba ukarać, ponieważ nie przestrzega wartości europejskich. Co ciekawe, ci politycy mogą cały czas liczyć na poparcie Polactwa. To jest program Jaka jest prawda? Ja się nazywam Tomasz Kolanek. Startujemy. Szczęść Boże. Tomasz Kolanek, PCH24TV. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Kłaniam się panie redaktorze. Bardzo dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich. Szanowni Państwo, z panem redaktorem ustaliliśmy, że dzisiaj porozmawiamy o pierwszej z jego książek publicystycznych, która ukazała się 16 lat temu, a jakoś tak się stało, że dalej jest to wszystko aktualne. Dzisiaj zajmiemy się Polactwem w kolejnych odcinkach, w kolejnych rozmowach z panem redaktorem. Mam nadzieję, że poruszymy kwestie treści zawarte również w kolejnych książkach publicystycznych pana redaktora. Panie redaktorze, w pierwszej kolejności przez wiele lat powtarzał pan, że prawdopodobnie jedynym politykiem na polskiej scenie politycznej, który przeczytał Polactwo i wyciągnął z niego wnioski, jest Donald Tusk. Dlaczego? No bo niestety on jakby zastosował praktycznie takie podejście szturchania pewnych odruchów właściwych, no właśnie temu, co nazwałem Polactwo, chociaż ja teraz w lat kilkanaście po napisaniu tej książki, ona już prawie pełnoletność osiągnęła, jak Państwo słyszą. Dzisiaj jakby mam dużo większą świadomość, że chodziłem po śladach nawet niekiedy zupełnie wielkich osób, no takich jak Roman Dmowski na przykład. W momencie, kiedy pisałem tę książkę, to raczej ją opierałem na swoich intuicjach czy na swoich obserwacjach. Ale no tak, niestety wszystkiego muszę w tej książce bronić, nic się nie zdezaktualizowało, no może tam niektóre z osób, które są przywoływane już nie żyją albo sprowadziły się do roli pajaców gdzieś tam na granicach, na pograniczach sceny politycznej, ale wydaje mi się, że sama istota sprawy zostaje ta sama, nie tylko co 16 lat temu, ale też na przykład co ponad 150 lat temu niemalże, no w każdym razie 120 lat temu, kiedy Roman Dmowski pisał Myśli nowoczesnego Polaka i kiedy tam, czy wcześniej właściwie jeszcze, kiedy już Jan Ludwik Popławski w swoich książkach pisał o tym, że Polacy dali się sprowadzić do roli żywiołu narodowego. To, co ja nazwałem Polactwem w tej książce tak naprawdę, to jest właśnie to, o czym pisali XIX-wieczni teoretycy, mówiąc, że żywioł narodowy i naród to są dwie zupełnie różne sprawy. Żywioł narodowy to jest taka prymitywna wspólnota, mówimy jednym językiem, mamy wspólne odruchy kulturowe, prawda, choinka na Boże Narodzenie, jaja malowane na Wielkanoc i tyle. I na tym się nasza wspólnota kończy. Naród to jest coś więcej. Naród jest wtedy, kiedy temu żywiołowi udaje się uświadomić sobie to, że ma wspólne interesy i że musi się zorganizować. To wtedy powstaje naród. No, moja książka była pisana z taką myślą, że my zostaliśmy cofnięci znowu do czasów żywiołu narodowego i znowu więcej niż połowa Polaków nie ma cech narodu. No i o tym jest Polactwo i dlatego jest niestety aktualne cały czas. Panie redaktorze, naród to tak jakby chcieli ludzie, których pan tutaj przywołuje, Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, którzy w latach 90. mówili, że polskie społeczeństwo jest uśpione niczym z Sienkiewicza? No to jest właśnie taki, to był taki mit centroprawicowy, z którym ja wtedy wojowałem. Ta książka była zresztą bardzo źle przyjęta przez ówczesną centroprawicę. Sam tytuł uznano, że to jest obelżywy tytuł wobec Polaków, no ale przyjmowano taką dość naiwną filozofię, że nasz naród właśnie jest uśpiony, że on jest cały czas takim narodem bohaterów, takich patriotów, tylko że dał się oszukać, trzeba tylko krzyknąć do Polaków głośno, oni się wezmą i przebudzą. A to całkowicie jest sprzeczne z prawdą, bo to nie jest kwestia jakiegoś uśpienia ludzi, których trzeba przebudzić. To jest właśnie kwestia
dopiero ukształtowania w ludziach, którzy zapomnieli o poczuciu polskości, zbudowania w nich tej świadomości, że opłaca się być Polakiem, że potrzeba być Polakiem, że warto być Polakiem więcej, że bez państwa polskiego, bez wspólnoty, bez narodu, to my daleko nie zajedziemy, będziemy tylko pachołkami u obcych. Czyli po prostu trzeba powtórzyć tę pracę, którą w XIX wieku wykonała Endecja, Ruch Ludowy i ci wszyscy, którzy szli, też i socjaliści, ci niepodległościowi, ci wszyscy, którzy szli gdzieś tam między chłopstwo i to oni sprawili, że to chłopstwo, które w powstaniu styczniowym kompletnie ignorowało tę walkę powstańców i najwyżej jeszcze kozaków na nich sprowadzało i jeszcze trupy obdzierało z butów, to 50 lat później potomkowie tych samych ludzi byli tymi, którzy Warszawy bronili i rozbili bolszewików pod Warszawą, bo taka wielka ewolucja się zdarzyła i ona była przyczyną odzyskania niepodległości. A potem był PRL, który nas znowu wszystkich jakby starał się zniszczyć, zmieszać z błotem, no i sprowadził większość nas do takiego poziomu przednarodowego. Więc tutaj odpowiedzią, no wspomniał pan Antoni Macierewiczu, no ale też tak wszystkich tych innych inteligenckich centroprawicowców, nazwijmy to tak, właśnie ich odpowiedzią było przekonanie, że znaczy nie przyjęcie tego do wiadomości, no, że nie, oni uważali, że nie ma żadnej degeneracji, że zdegenerowane to mogą być elity sprzedajne, elity michnikowe, prawda, ale lud jest zdrowy, naród jest zdrowy, zejdziemy w ten, tylko krzykniemy do tego narodu, pokażemy mu patriotyczne symbole, pokażemy mu, przypomnimy mu religijne symbole, powołamy się na Jana Pawła II, no i wtedy już nic więcej nie trzeba. Otóż no, ta filozofia przebudzenia do dzisiaj jakoś tam funkcjonuje. Nawet przypomnę, że kiedy PiS szedł do władzy, to też właśnie pod tym hasłem, tylko z kolei tym kolejnym przyczyną twierdzenia, że przebudzenie nastąpi, miała być tragedia w Smoleńsku. To ona miała tak Polaków przebudzić, obudzić Polaków w Polakach. No nie, no to takie nie jest, jak widzimy. Większość Polaków cały czas gdzieś tam funkcjonuje w takim paradygmacie, który tutaj nazywają się niż Polacy. No te postacie z Barei naprawdę są tak aktualne. No to był wielki obserwator naszego życia właśnie. O zresztą z ogromną sympatią dla tych swoich bohaterów to pokazuje. Może nie dla prezesa Ochuckiego, ale dla tych rozmaitych pijaczków, których tam pokazuje, ale tak, to jest rzeczywiście pokazanie takiego skarlenia, zmalenia. I ono nie jest jakąś zresztą cechą niezwykłą. Ja się chętnie powołuję także chyba w tej książce już na Tatianę Zasławską. To jest taka w Stanach Zjednoczonych pisząca głównie, ale rosyjska socjolog, która wręcz zdiagnozowała właśnie człowieka postsowieckiego. Ona go zdiagnozowała takie określenie, że to jest chytry rab, cwany niewolnik. I to jest naprawdę świetne analizy ona stworzyła, co socjalizm, co niewola robi z człowieka. No i wydaje mi się, że dokładnie pasuje to do tych zachowań, które obserwujemy w Polsce, właśnie zachowań cwaniackich, ponieważ niewolnik jest odzwyczajony od zachowań wolnego człowieka, czyli nie szuka kooperacji, nie szuka organizacji, nie chce tworzyć wspólnoty, chce tylko przechytrzyć swojego pana. No szczytem marzeń może być samemu się wślizgnąć między panów, natomiast zupełnie nie ma poczucia dobra wspólnego. Socjalizm nas tego poczucia dobra wspólnego oduczył i to jest wielki problem. Właśnie dlatego napisałem o polactwie, ponieważ Polakami nazywam tych, którzy mają poczucie, że Polska jest naszym wspólnym dobrem, ale jeżeli ktoś myśli tylko o tym, jak wydoić dla siebie, a nie dać innym, no to jest właśnie polactwem, jest cwaniakiem, jest takim chłopem pańszczyźnianym na folwarku, który tworzy państwo. No, który można powiedzieć również w cudzysłowie modli się do swojego idola, a kiedyś ten idol został przedstawiony jako Edward Gierek na kasztance w Maciejówce z krzyżem w dłoni.
No, może dzisiaj krzyż niektórzy chcieliby usunąć, ale to jest ten obraz tego dobrego pana, który również pan tutaj przedstawia. Wałęsa nie był dobrym panem, ponieważ słoma cały czas wystawała z butów. Kwaśniewski to był dobry pan, że sobie gdzieś tam popił, się przewrócił. Nie byłby dobrym panem, gdyby nie miał swoich grzeszków. No ja myślę, że ta metafora folwarku jest naprawdę nośna. Pamiętam, że w książce opierałem się tutaj w dużym stopniu na takim raportażu literackim pani Joanny Siedleckiej. Przepraszam, sucho jakoś w powietrzu. Na takim reportażu Jaśnie Panicz. To jest reportaż o Witoldzie Gombrowiczu i cały ten ustęp, cała ta część książki dotycząca jego dzieciństwa, gdzie jeszcze Joanna Siedlecka zdążyła, no to dość dawno było, więc ona zdążyła porozmawiać z żyjącymi jeszcze fornalami z majątku Gombrowiczów. Tam opisali oni właśnie stosunki panujące na folwarku pańszczyźnianym. No to są to dokładnie stosunki, które panowały w państwie socjalistycznym. PRL to dokładnie odbudował. I poza tym, że to jest właśnie taka gra, żeby oszukać ekonoma, żeby się nie narobić, a zarobić, żeby jak najwięcej zyskać, wydobyć z tego folwarku, a jak najmniej włożyć w niego, to jest też właśnie takie szczególne widzenie pana, no bo jaki pan jest dobrym panem? Najlepszym panem był Gierek. Dlaczego? Bo się go łatwo oszukiwało. Ponieważ to jest bardzo istotne w tej grze, którą pańszczyźniany niewolnik prowadzi, że chce mieć takiego pana, którego łatwo uszukać. Dlatego państwo polskie, postrzegane nie jako wspólne dobro, tylko jako taki dziedzic właśnie, no jest państwem osłabianym przez swoich własnych obywateli, którzy traktują to, jak profesor Wilczyński kiedyś użył takiego określenia, wrogie państwo opiekuńcze. Z jednej strony domagamy się świadczeń od tego państwa, z drugiej strony przyznajemy sobie prawo, żeby tych świadczeń nadużywać. No to jest coś niepojętego dla na przykład Duńczyka, prawda, czy innego Skandynawa, czy z tych krajów, które państwa opiekuńcze wymyśliły, ponieważ one jednak oparte są na poczuciu wspólnoty. A u nas państwo jest cały czas na tym wzorcu PRL-owskim. Państwo jest czymś wrogim, obcym, ale też czymś, co się rozkrada, czymś, co się osłabia, delikatnie mówiąc. No i oczywiście nie ma nic wspólnego taki stosunek do państwa z obywatelskością. To jest narzędziami socjologicznymi można mierzyć. Ja używałem statystyk, kiedy pisałem w 2002-2003 roku, no to statystyki pokazywały, że takie zachowania pańszczyźniane cechują co najmniej połowę społeczeństwa, grubo ponad połowę nawet w niektórych sytuacjach. Mam nadzieję, że teraz to jest nieco mniejsze, ale cały czas daleko nam do tego, żeby się czuć, żeby się uważać, żebyśmy się mogli uważać za takie społeczeństwo obywatelskie, za naród w pełnym rozumieniu tego słowa, zdominowany przez ludzi świadomych wspólnoty interesów i wspólnego dobra, jakie państwo polskie stanowi. Panie redaktorze, a dlaczego? Nie wiem, czy jakiego słowa to użyć, Polacy, czy też Polactwo głosuje na ludzi, którzy... Jak niedawno jedna z pani poseł, posłanek, poślic, nie wiem jaka jest teraz odpowiednia feminatywa, powiedziała, wstydzę się z tego, że jestem Polką, wstydzę się z tego, wstydzę się za moją, za ten kraj, za Polskę. Dlaczego mimo to tacy ludzie są wybierani do władzy? No tu pamiętajmy, że nasz dziwny system sprawia, że głosuje się na listy, więc tak naprawdę głosuje się na jakichś liderów znanych telewizji, z telewizji, a potem wchodzą do parlamentu ludzie, którzy osobiście zdobyli 500 głosów czy 2000 głosów w okręgu, bo wchodzą jako któraś tam osoba z listy wciągnięta, więc pani Jachira, o której pan tutaj mówił, też jest takim folklorem. Ona się raczej nie powinna znaleźć w żadnym parlamencie, no ale i gdyby to ona, gdyby głosowano na nią jako na nią, to raczej by nie miała szans, głosowano po prostu na listę Platformy. Ale ona rzeczywiście pasuje do pewnej części społeczeństwa, które i to wbrew pozorom to wcale nie dotyczy, bo to też warto wyjaśnić pewne nieporozumienie, że Polactwo w moim języku nie oznacza bynajmniej Polaków ubogich i pochodzących ze wsi.
Nieprawda. To właśnie te cechy Polactwa to bardzo często krawaciarze z wielkich korporacji przejawiają. To ta mentalność jest mentalnością dorobkiewiczów bardzo często. Często ludzi, którzy są w sferze budżetowej. To nie jest podział jakiś taki góra-dół w społeczeństwie, tylko to jest podział idący pionowo między tych, którzy odczuwają wspólnotę, a tych, którzy się absolutnie wypierają tej wspólnoty. No i cóż, no pani profesor Ewa Thompson chyba pierwsza to o tym pisała, ja byłem drugi, chyba, ale to jeszcze nie chodzi o pierwszeństwo, chodzi o to, czy to jest trafne, czy nietrafne, no o tym, że cierpimy na wszystkie problemy społeczeństw postkolonialnych. W państwach kolonialnych wykształca się taka specyficzna elita, która pochodzi z kolaboracji. Cechą tej elity jest to, że ona jest oddzielona wzajemną nienawiścią od swojego własnego społeczeństwa. Czy z jednej strony, no ja to nazwałem sobie w książce syndromem kolonialnego sierżanta. Znaczy nikt bardziej nie gardzi czarnuchami z przeproszeniem niż Murzyn, który się dosłużył stopnia kaprala czy sierżanta w Anglii brytyjskiej, powiedzmy Anglii czy francuskiej. I jemu się wydaje, że on jest czymś nieskończenie lepszym od tych pozostałych Murzynów. No to jest mentalność właśnie czytelników Gazety Wyborczej, którzy chcą się czuć Europejczykami. Im się wydaje, że jak przejmą parę jakichś prostych haseł, zresztą maskując nimi zachowania prymitywne, prawda, bo na przykład pogarda dla ludzi ze wsi jest polską odmianą rasizmu. Gdzie oni jednocześnie krzyczą bardzo, że są przeciwko nietolerancji, która ma dotyczyć na przykład no, mniejszości etnicznych, bo ich w Polsce nie ma. Natomiast są autentycznymi rasistami, jeśli chodzi o swoich własnych współobywateli, którzy są z niższej grupy społecznej, ponieważ taką nienawiścią rasową do wieśniaków, do tej wiochy polskiej, która chodzi do kościoła, która te jakieś zabobony odprawia, no to tak samo jak ten kolonialny sierżant hipotetyczny gardził Murzynami, którzy w tamtamy biją i nie wiem, chodzą jakieś odprawiają swoje rytuały, a przecież to jest takie niecywilizowane, to właśnie my przez to jesteśmy tacy takimi dzikusami, a ja chcę być tutaj już cywilizowany, ja chcę być biały. No, pani Yahira jest świetnym przykładem tej mentalności, ją uwiera. Jest wielu ludzi w Polsce, jakich strasznie boli to, że nie są Niemcami, że nie są Francuzami, że nie mogą się czuć takimi pełnowartościowymi. To jest kwestia oczywiście ich w głowie, ich kompleksu niższości, ale sobie, jak każdy psycholog to myślę łatwo wyjaśni, oni sobie racjonalizują to swoje poczucie niższości tym, że to właśnie przez tych z innych Polaków, którzy robią obciach, którzy sprawiają, że prawda jest wstyd przed światem. No i to jest na przykład pan Sztur, który opowiada, że jak jest za granicą, to z żoną rozmawiał po włosku czy po angielsku, bo się wstydził przyznać, że jest Polakiem, bo to jest taki wstyd i obciach bycia Polakiem. To jest rzutowane na takie cechy, które są z tradycyjną polskością rozumiane, czyli przede wszystkim na wiarę, na Kościół, na całą tradycję polskiego katolicyzmu. Stąd właśnie takie w tych zachowaniach takich eurokundli, no to co widzieliśmy ostatnio na ulicach, czyli taka straszna agresja wobec krzyża, straszna agresja wobec Kościoła, bo im się to w tych biednych, zakompleksionych mózgach łączy, że przez to, że w Polsce te kościoły stoją, to my nie jesteśmy pełnowartościowi, nie jesteśmy tacy jak ci Niemcy, prawda, czy Anglicy, czy jacyś tam Amerykanie, zwłaszcza ci z tych parat równości, którzy są no, po prostu wzorcem cywilizacji, a my jesteśmy tym obciachem, a byśmy nie chcieli być obciachem, bo ta polskość to nienormalność. Naprawdę już ten cytat wielokrotnie wraca i nie przypadkiem, bo jest to właśnie ten sposób myślenia. No to jest, jak powiem, że to jest właśnie murzyńskość, by użyć słowa, którego Radosław Sikorski używał, nie wiedząc o tym, że jest nagrywany. To tak, to jest właśnie murzyńskość. Jeżeli ktoś uważa, że słowo murzyńskość jest niepoprawne, no to użyjmy określenia, które Roger Scraton stworzył, czyli oikofobia, nienawiść do własnego domu, dosłownie tłumacząc z greckiego, nienawiść do swojego pochodzenia, niechęć do siebie samego z powodu, że się ma nie takich rodziców, jakby się chciało, że się wyrosło z kultury, którą się uważa
za podrzędną. To jest ogromny problem każdego państwa postkolonialnego, nie tylko Polski, i jak zobaczymy, czy to w krajach afrykańskich, czy to w krajach azjatyckich, no we wszystkich krajach, które mają za sobą to nieszczęście istnienia przez kilka pokoleń bez wolnego państwa, bez w warunkach właśnie kolonizacji, zaboru, zaburzonego awansu społecznego nie biorącego się z własnych zasług, tylko biorącego się z kolaboracji, z zaprzedania, w związku z czym awansu społecznego będącego raczej powodem do wstydu niż do dumy, a ten wstyd leczony jest właśnie tą ojkofobią i nienawiścią do tych, którzy nie poszli, nie dali się skolonizować, prawda, nie dali się na kolaborantów przerobić, tylko trwają przy swoim. Cały ten kompleks emocji jest częsty, no i powiedzmy, że u nas i tak nie jest najgorzej, bo zobaczymy na przykład to samo dokładnie, co się dzieje na Bałkanach, gdzie wojna, to podaję jako przykład, no taki najbardziej charakterystyczny, no straszliwa wojna w Bośni i Hercegowinie. Kto z kim walczył w tej wojnie? Bo przywykło się mówić Serbowie i muzułmanie. Ale muzułmanin to przecież nie jest narodowość. To była odwieczna nienawiść między tą częścią Serbów, która się w czasie wielopokoleniowej okupacji tureckiej dała poturczyć i przeszła na mahometanizm, a tą częścią, która została wierna swojej tradycji. No i na takiej dokładnie samej zasadzie jak wojna w Bośni i Hercegowinie toczy się wojna między Polakami, między tymi, którzy się w czasach zaboru, kolonizacji PRL-u uznali, że dobrze jest nie być Polakiem, a tymi, którzy się upierają, kurczowo się swojej polskości trzymają, bo uważają, że właśnie to, że jesteśmy Polakami, to jest dobre i to jest powód do dumy, a nie do wstydu. No właśnie, panie redaktorze, ale mimo wszystko moje pytanie może będzie naiwne, ale od kilku lat, od wielu lat szukam na nie odpowiedzi i nie znajduję. Mimo wszystko, jak to się bierze, że kiedy patrzymy chociażby teraz, przez ostatnie półtora miesiąca na polskie ulice, dlaczego wśród wielu przedstawicieli młodego pokolenia, młodzieży w liceach, studentów, jest to jednak ta ogromna nienawiść do Polski? Przecież skąd to się bierze? Ale ja się zastanawiam, skąd? Przecież każdy zdrowo, że tak powiem, normalnie myślący człowiek, gdyby zobaczył steki bzdur, którymi obdarowują go te czy te media liberalno-lewicowe, no to po prostu powiedziałby, no coś tu nie gra i to wyłączył, a nie słychać na ulicach, że te hasła, które padają w tych mediach, są cały czas powtarzane i nie tylko w mediach oczywiście. No wie pan, to moim zdaniem jest to temat na bardzo dobry temat, genialne pytanie, na temat na grubą książkę, może nawet na jakieś dociekania, nawet na książkę może niekoniecznie publicystyczną, ale najpierw naukową, ale przede wszystkim no, pamiętajmy o tym, że myśmy sobie stworzyli pewną legendę Polski, która nas trzymała w pionie przez wiele pokoleń, która nam pozwoliła odzyskać niepodległość i jakoś zachować cały czas marzenie o wolności. Stworzyliśmy sobie taką legendę, w której wszyscy Polacy, a co najmniej miażdżąca większość Polaków, należy do tej grupy pielęgnującej w sobie polskość. Ale tak naprawdę to obfitość ludzi ulegających tej chęci odwrócenia się od Polski, ucieczki od polskości, zawsze mieliśmy bardzo dużo. I jak uważnie się przyjrzymy historii, no to zawsze zobaczymy, że ci, co brali udział w powstaniach, jakichś konspiracjach niepodległościowych, z reguły stanowili właśnie mniejszość w społeczeństwie. Tyle po prostu, że oni wygrali, no i przetrwali i nawet sobie wmówili właśnie tak, jak pan tu cytowanego zresztą przeze mnie Antoniego Macierewicza, że polskie społeczeństwo jest całe jak z Sienkiewicza. Otóż nie, Sienkiewicz nie opisywał społeczeństwa istniejącego, tylko postulował takie społeczeństwo, tworzył je zresztą w dużym stopniu, bo właśnie jego wielką zasługą było to, że on potrafił stworzyć dzieło, w którym Polacy zobaczyli siebie i samych siebie polubili. My dzisiaj nie mamy takiego Sienkiewicza, to jest część odpowiedzi na pańskie pytanie. Nie stworzyliśmy dzieła popkulturowego, które by dało Polakom poczucie, że bycie Polakiem jest czymś fajnym. Polacy obcują z obcą kulturą, która
na innych zupełnie klawiszach gra, można powiedzieć, w duszy, do innych uczuć się odwołuje. W związku z tym, no, nasiąkając tą kulturą, porównują z tym, co mają wokół siebie i zwłaszcza bardzo młodzi ludzie, zwłaszcza, że nie wynieśli z domu tego, jakiejś takiej formacji silnej i umiejętności logicznego myślenia i wiedzy o sobie samych, a niestety wielu rodziców w Polsce no jest takich, że zostawia dziecko z telewizorem czy z komputerem, tak jakby je do pralki wrzuciło, nastawiło program i jest szczęśliwe, że ma dzieciaka z głowy, prawda, i może się zająć czymś innym. Więc tacy ludzie, którzy potem zderzają z popkulturą zachodnią, zaczynają jakby właśnie funkcjonować w poczuciu jakiegoś zawstydzenia, że oni też by chcieli tacy być, a nie są. No i oni łatwo padają łupem rozmaitych demagogów, którzy na tych emocjach, na tych uczuciach bazują. Więc to jest miejsce do wielkiej pracy organicznej i można tylko ubolewać, no, że w ostatnim pięcioleciu mnóstwo środków, które były zmarnowane na tworzenie jakichś patetycznych kiczów, które absolutnie nikogo nie są w stanie w nikim wzbudzić uczucia takiego, że jak w XIX-wiecznych Polakach wzbudzała trylogia. Naprawdę to Sienkiewicz był rzeczywiście, jest tu świetnym przykładem. Ja nie wiem, czy w książce to cytuję, gdzieś tam cytowałem, któryś z polskich naukowców opisywał historię, jak jego dziadek bodajże w dzieciństwie jako młody panicz wieczorami zbierali się ci wszyscy fornale, tam prawie cała wieś przylatywała, bo oni strasznie im się to podobało i on im czytał właśnie trylogię Sienkiewicza. No jakby niepiśmienni, więc panicz im czytał młody 12 czy 13-letni w tym cały ogniem i mieczem potop, a ci chłopi ze łzami w oczach tego słuchali, bo oni, mimo że w trylogii samej to oni są tymi, o którymi tam Zagłoba mówi z pogardą, że to chamy za dobry miód piją, to oni się identyfikowali z tymi skrzetuskimi kmicicami, prawda? No trzeba jakiegoś takiego mitu, trzeba jakiegoś takiego poczucia narodowej wspólnoty. Tymczasem dzisiaj takiego pojęcia mitu kompletnie nie ma. Jak rozmawiam z ludźmi młodymi z pokolenia moich córek, no to im wtłoczono obraz ojczyzny jako wyłącznie jednej wielkiej katowni, jednego wielkiego umierania, natomiast nie ma nic w tym obrazie, absolutnie niczego z polskiej ułańskiej fantazji, która imponowała właśnie w dziełach Sienkiewicza, z polskiej szlachetności, wielkoduszności, takich cech, z którymi się można identyfikować. W związku z czym no, trudno się dziwić, że jak ktoś obejrzy, nie wiem, już nie chcę się pastwić nad konkretnymi dziełami, no ale obejrzy jakąś nudę o Piłsudskim, prawda, i że on w tym nie widzi absolutnie dla siebie wzorca, ani powodu, czy o Legionach, i nie widzi niczego, z czym by się tu mógł identyfikować, a na Netflixie ogląda różne rzeczy, które mu imponują, które są fajne. Bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromną siłę ma i stanowi siła imponowania, że ludzie często z... Tę siłę kiedyś Polska miała, że ludzie przyjeżdżali, przecież mnóstwo wybitnych obywateli dawnej Polski było obcego pochodzenia. No. Co sprawiło, że taki Karol Lewitu konspirował, uczył się Polakiem, walczył o Polskę, chociaż widać po nazwisku był Francuzem, więc właściwie powinien czuć się jako Francuz w dzikim kraju. Dzisiaj to jest tam większość Polaków myśli, że jak tu Francuz przyjedzie, no to jest on jest z cywilizacji między dzikusami, tarzan wśród małp, prawda? A jakoś ta XIX-wieczna Polska, mimo że pod zaborami zniewolona, dzięki Mickiewiczowi, dzięki Sienkiewiczowi, dzięki swojej kulturze, była tak atrakcyjna, że ludzie, którzy przyjeżdżali skądinąd, chcieli czuć się Polakami. Tu jest wielki kryzys polskości kulturowy po prostu i no nie mam łatwej odpowiedzi, jak z tym działać, poza tym, że no jedno wiem, że to, co się w tej dziedzinie w ostatnich latach dzieje, to naprawdę nie ma znaczenia, czy rządzi Platforma, czy rządzi PiS, bo PiS sprawę zawalił po prostu koncertowo na całej linii. Zgadzam się z panem całkowicie i podejrzewam, że gdyby może nie teraz, ale może za rok zrobiono te badania, na które powołuje się pan w książce Polactwo, z czego Polacy są dumni, no to wyszłoby tak jak 16 czy 17 lat temu. Z niczego,
No bo z czego? Ale panie redaktorze, to może poruszymy jeszcze przy okazji jakiejś kolejnej rozmowy. A na koniec chciałem zapytać, może to pytanie będzie poniekąd łączyło tę rozmowę z kolejną. Mianowicie, dlaczego polskie życie polityczne kręci się przede wszystkim, a może jedynie, wokół Jarosława Kaczyńskiego? No, wie pan, to jest dobre pytanie, dlaczego się... Skąd biorą się czasy jakiejś takiej wielkiej atrofii charakterów, że po prostu nie tworzą się jakieś wielkie postaci, no, słabo jest z przywódcami. Być może to jest tak, że naprawdę nas w czasach PRL-u pozbawiono możliwości wytwarzania takich kadr, bo no, politycy się nie biorą znikąd, prawda? Winston Churchill był pra wnukiem Johna Churchilla, księcia Marlborough, zwycięzcy, prawda, w bitwie przeciwko wojskom Ludwika XIV, jeśli nie mylę numerów, czy XV, no w każdym razie gdzieś tam na początku wieku XVIII, więc to był pra wnuk i człowiek jakby wyrastający od pokoleń w etosie służby państwu, myślenia o państwie, imperium w jego wypadku, myślenia o tym imperium, prawda? W związku z czym inaczej zupełnie do tego podchodził niż ludzie dzisiejsi. No Winston Churchill, skoro z naszego punktu widzenia to dranie, ale dla Anglii akurat wręcz przeciwnie. To był człowiek, który w czasie, kiedy był premierem, miał wielkie kłopoty finansowe, bo mu tam licytowali jakąś posiadłość za niespłacone pieniądze, a on był w tym czasie premierem, prawda? Ale no, miał to od pokoleń w głowie, że to jest służba publiczna i do niej się jeszcze nawet dokłada, w każdym się na niej nie robi zysku. No a my mamy klasę polityczną, ludzi, którzy idą do polityki, żeby zarobić pieniądze, żeby się ustawić, jeszcze poustawiać swoją rodzinę. A jeszcze do tego robią to najchętniej ci, którzy są za głupi, żeby się ustawić w biznesie czy w innych takich miejscach. W związku z czym no, jakość naszej politycznej klasy jest tragicznie zła. I zgodnie z zasadą na bezrybi rak ryba, no, Jarosław Kaczyński dzięki swoim dużym talentom, ale bardziej talentom taktyka niż stratega politycznego, no rzeczywiście okazuje się przerastać całą resztę klasy politycznej o głowę, a jeżeli tam był jeszcze ktoś na początku zrównorzędny w tym meczu, to odpadł po prostu i no, musimy się obawiać, jakkolwiek się ocenia Jarosława Kaczyńskiego, to trzeba powiedzieć, że jeżeli on przestanie być politycznie aktywny, to nie bardzo widać kogokolwiek o jakiejś szerszej perspektywie, kto by mógł go zastąpić. I to jest właśnie najbardziej przerażające. A panie redaktorze, na sam koniec, Jarosław Kaczyński, po tych wszystkich latach, jednak familia czy konfederacja? Myślę, że ten spór jest odwieczny. On się od XVIII wieku nie rozstrzygnął. On właściwie się nie rozstrzyga. Dochodzi czasami do takich syntez. No, syntezą familii i konfederacji historycznie były Legiony Dąbrowskiego, dlatego one zajęły tak ważne miejsce w naszej pamięci, w naszej kulturze, bo jakby oświecenie sfrancuziałe, ale kładące akcenty na postęp, zderzyło się z patriotyzmem sarmackim, głębokim, religijnym, ale zacofanym w sferze społecznej. I właśnie Legiony Dąbrowskiego stały się taką syntezą patriotyzmu, który był zarazem na owe czasy postępowy, bo otwarty dla chłopa i potępiający krzywdę ludzką i podnoszący, dowartościowujący lud polski, ale jednocześnie oparte to było wszystko na tym polskim umiłowaniu wolności, polskim patriotyzmie, którego z kolei francuskie oświecenie nie miało, no bo za bardzo się wzorowało na tradycji wziętej z kultury monarchistycznej i absolutystycznej. Więc chyba nie ma innej drogi, tylko musi nastąpić właśnie jakaś synteza tego, co w tych obu nurtach jest najlepsze. Ja jej na razie nie widzę, ale mam nadzieję, że ją jeszcze zobaczymy. No właśnie, mam nadzieję, że wyjaśni się to chociażby do naszej następnej rozmowy, ponieważ tak można się zastanowić. Synteza familii Konfederacji, uścisk dłoni Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego niemożliwe? Zobaczymy. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
Proszę bardzo. Nie, mówię, że wbrew pozorom w Adamie Michniku też kiedyś było coś dobrego. Niestety złe strony michnikowszczyzny zdominowały te dobre, ale tak, byłaby ciekawa taka synteza. Może już sięgnijmy po nowszych nosicieli tych idei niż ludzie z pokolenia Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego. Całkowicie się z panem zgadzam. Szanowni państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić do nabycia i przede wszystkim przeczytania tego wszystkich treści, które są zawarte w książce Polactwo. Pan redaktor niejednokrotnie zwracał uwagę, że najbardziej na książkę oburzyli się ci wszyscy, którzy jej nie przeczytali. Ja mimo wszystko zalecam do przeczytania, wyciągnięcia wniosków. Pan redaktor niejednokrotnie podkreśla, można się zgadzać lub nie zgadzać, ale warto się zastanowić, a nuż coś w tym jest. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i zapraszam do dyskusji o michnikowszczyźnie. Szanowni państwo, oprócz zachęty do nabycia książki pana Rafała Ziemkiewicza Polactwo, zapraszam również do wspierania naszego kanału PCH24TV. Wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdziecie państwo w opisie filmu. Ja się nazywam Tomasz Kolanek, z Panem Bogiem.